Siemanko, witajcie w kolejnym materiale u mnie na kanale. Dzisiaj mam dla was relację z Road to Glory z ostatniego weekendu. Pewnego rodzaju podsumowanie Food Champions. Sporo emocji w co niektórych spotkaniach. Dobre występy Timo Wernera, Lewandowskiego, Royce'a, Siena. Zresztą sami za chwilę ocenicie. Jeśli spodobał wam się ten materiał, pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. No i lecimy. Przechodzimy już do pierwszego spotkania z tej dzisiejszej relacji. Bilans 18-2 w tym momencie po porażce w rzutach karnych po raz drugi. Niestety, także na dwie porażki, które w tym momencie widzicie, to aż dwie zdarzyły mi się w rzutach karnych. Już nawet nie będę wspominał o Xboxie, bo o Xboxie będzie w jutrzejszym filmie. Natomiast ewidentnie rzuty karne były moją zmorą, jeśli chodzi o ten weekend. A jeśli chodzi o to spotkanie, Timo Werner w tym momencie przy futbolówce, 12 minuta, świetne rozegranie z pierwszej piłki. Timo Werner przyspieszył, zagrał do Essiena, Essien zagrał do Gorecki i Gorecka z pierwszej piłki tutaj odegrał do Timo Wernera i mamy pierwszego gola w tym spotkaniu. 37 minuta, znowu Gorecka tutaj kreatorem tej akcji, piłeczka rozegrana ze Sienem, Gorecka, asysta do Roberta Lewandowskiego, ten jeszcze ball rollem podprowadził sobie piłkę w stronę bramkarza i nie byłbym tutaj zły, gdyby bramkarz tutaj w tej sytuacji obronił, dlatego że był dość blisko Roberta, skrócił ten kąt, natomiast no to jest Robert Lewandowski w wersji Team of the Season, na pewno jeśli interesujecie się FIFA i FIFA Ultimate Team, to już słyszeliście o nim wiele pozytywnych opinii z moich ust. Również te opinie usłyszeliście, a ten film jest kolejnym dowodem na to, że Robert Lewandowski jest po prostu genialny, jeśli chodzi o tę wersję jego karty. Gdybym miał 5 gwiazdek słabszej nogi, to myślę, że mógłby spokojnie być zaliczany do grona top 3 najlepszych napastników FIFA. A tak jest, myślę, że w szerokim gronie top 7, top 6, jeśli chodzi o właśnie przydatność napastników w tej edycji gry. Bilans 20-2, jedno spotkanie pominęliśmy, bo było kompletnie nieistotne, bardzo szybkie. Tutaj przeciwnik z Carlesem, Puyolem, Optimusem na środku obrony i z Thierrym Henrym wypożyczonym. Zobaczcie, jak Goreska ze Sienem sporo współpracowali, jeśli chodzi o rozegranie akcji. Ten duet ewidentnie się sprawdził, Essien naprawdę super sobie radzi w środku pola, no ale kto jest główną gwiazdą zespołu? Oczywiście Robert Lewandowski i też widzieliście, jak pięknie indywidualnie tutaj załatwił przeciwnika. Rzut wolny, bardzo proszę, Robert Lewandowski 2-0 w 39 minucie spotkania. Najczęściej w ten sposób strzelam swoje rzuty wolne, kiedyś lubiłem mocno podkręcać te piłki, natomiast teraz te knuckleballe, które według mnie są proste, pod warunkiem, że tajmujemy strzały na zielonym i to po prostu wchodzi. 45 minuta spotkania, po tym rzucie wolnym Roberta Lewandowskiego przeciwnik zdecydował się zrejdźkwitować, mimo że trzeci gol tutaj nie padł. A teraz spotkanie z tytułu tego filmu. Także skład myślę, że dość niepozorny, bo tutaj Erling Braut Haaland w wersji Team of the Season, ale też Cristiano Ronaldo w wersji złotej, a właściwie w wersji UCL, no ale to jest sama karta. 9 minuta tego meczu, znowu Essien w rozegraniu z Goreską, teraz Royce przyspieszył, Royce do Wernera, Werner z pierwszej piłki, samo okienko bramki przeciwnika i nie miał tutaj szans na skuteczną interwencję bramkarz mojego rywala. 20 minuta, no i cały czas tutaj dominowaliśmy mojego przeciwnika. Lewandowski teraz z asystą do Wernera, Werner znowu po krótkim słupku, ale też na uwagę zasługuje to podanie od Roberta Lewandowskiego, był odwrócony plecami do bramki, zwykle tego typu podania nie mają racji bytu, a tu jednak Robert popisał się wyjątkowym kunsztem. 28 minuta, indywidualna akcja Marco Royce'a, Royce jeszcze jednego rywala przydryblował, Royce, dragback, wyjście na czystą pozycję, strzał i jest już 3-0 w tym meczu. 30 minucie spotkania, ale to jest jeszcze pierwsza połowa. Douglas Costa postopa do zagrania do Haalanda. Haaland całkowicie tutaj mojego Ramosa zdemolował, potem jeszcze zabawił się z Ter Stegenem. Ter Stegen odbił tą piłkę, ale Haaland stwierdził, a dobra, jeszcze sobie spokojnie dobiję na pustą bramkę. Ostatnia akcja pierwszej połowy, Leon Goretzka wyszedł na sytuację sam na sam, mieliśmy rzut karny po faulu Chrisa Areoli, ale tutaj nie udało się tego rzutu karnego wykorzystać. Zobaczmy, jak rozpocznie się ta
druga połowa. Erling Braut Haaland strzela już z kick-offa w 47 minucie spotkania. No i powiem Wam szczerze, że patrząc na te akcje Haalanda wersji Team of the Season, no zachęcił mnie do tego, żeby go przetestować, więc trochę szkoda, że sprzedaliśmy jego kartę, którą trafiliśmy tydzień temu w nagrodach za futrzem. Za tutaj Haaland już z hat-trickiem w raptem kilka fifowych minut. 59 minuta, tym razem Haaland w roli asystenta, dośrodkowanie Cristiano Ronaldo i jakże szybko ta sytuacja się zmieniła. 3-4, prowadziliśmy 3-0, mieliśmy jeszcze rzut karny, gdzie mogliśmy to spotkanie już wygrywać 4-1. A tak Haaland z czwartym golem w 65 minucie tego meczu. I ja już powiem szczerze, byłem mega wkurzony, dlatego że przeciwnik każdą akcję, którą zrobił, tak naprawdę wykańczał perfekcyjnie, a mój bramkarz, moi obrońcy jakby po prostu spali i nie mieli ochoty w żaden sposób interweniować. 79 minuta, Ryan Kent świeżo wprowadzony rozgrywa tą akcję z pierwszej piłki, ale strata niepotrzebna, natomiast Kent znalazł się jeszcze tutaj i zagrał do Coutinho, a Coutinho z pierwszej piłki i z prawej nogi daje nam kontakt w tym spotkaniu w 81 minucie, a to już doliczony czas gry, sędzia liczył 3 minuty, Carvajal podciąga tą akcję, czeka na ruch ze strony przeciwnika, nie doczekał się go, więc musieliśmy sami rozegrać, Coutinho z pierwszej piłki i jest gol na 5-5 w trzeciej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy spotkania, także Coutinho, bohaterem tych kilku ostatnich minut w tym meczu, strzelcem dwóch bramek. Zobaczmy już w 112 minucie dogrywki, jak ta sytuacja się tutaj potoczy. Riyad Mahrez, też zmiennik, asystował do Lewandowskiego, no i kto jak nie Robert, to właśnie on sprawia, że z 3-0 do 3-5, a finalnie 6-5 dla nas i to było nasze 22 zwycięstwo Food Champions, także już po wygranej w tym meczu czułem, że Elita 1 jest już naprawdę bardzo, bardzo blisko. Bilans 24-2 i mamy meczyk o Elite 2. Przeciwnik ma Jamiego Vardiego, chociażby w wersji Team of the Season, również Haalanda, ale chociażby też Hulita. Natomiast szybciutko w 13 minucie Robert Lewandowski schodzi na prawą nogę po krótkim słupku i jest 1-0, druga połowa tego spotkania. Royce na skrzydle. On troszeczkę w tej lidze weekendowej, można powiedzieć, mnie zawodził, ale to może dlatego, że wokół niego było tak wielu świetnych zawodników robiących dobre liczby, czyli Coutinho, czyli Timo Werner, no i przede wszystkim Robert Lewandowski, autor tutaj gola na 2-0. Royce do Lewandowskiego i Lewandowski już teraz z hat-trickiem, odchylona sylwetka przy tym strzale i nie spodziewałem się, że Robert tutaj trafi. Natomiast no to jest Lewandowski. To jest Lewandowski, 69 minuta, Lewandowski świetne przyjęcie piłki. Wykorzystujemy fakt, że przeciwnik bramkarzem wyszedł tutaj na przedpole i Lobik. Lobik dający nam już 4-bramkowe prowadzenie. Pod sam koniec spotkania delikatne rozluźnienie w naszych szeregach, co wykorzystał Adama Traore, strzelając gola na 1-4, a w 83 minucie Riyad Mahrez strzelając gola na 2-4, ale tu już więcej nic nie mogło się wydarzyć. W momencie, gdy straciłem te dwa dodatkowe gole, no to już wiedziałem, że trzeba spokojnie już to spotkanie do końca utrzymać, bo faktycznie byłem mega rozluźniany. No i ostatnie spotkanie o Elite 1. Składzik z jednej strony fajny, solidna obrona, Team of the Season Varane, Militao w wersji SBC, no ale z drugiej strony złoty Messi, Kaka w wersji Prime. Te karty oczywiście nadal mocne, ale już przy tych zawodnikach Team of the Season, niektórych oczywiście, po prostu bledną, ale Lewandowski, na pewno jego gwiazda nie blednie w sytuacji, gdy ma przed sobą bramkę przeciwnika i jedynie golkipera, bo wtedy kończy się to tak jak teraz, czyli po prostu pewnym strzałem i golem na 1-0. Natomiast Marco Reus w wersji Team of the Season u przeciwnika w 27 minucie wyrównuje stan gry. A Lewandowski teraz z Timo Wernerem. Werner na chwilę się zatrzymał. Lewandowski z pierwszej piłki i samo okno. Gol na 2-1. Ja sam muszę jeszcze sprawdzić po tej relacji, ile w końcu Robert Lewandowski ma u nas bramek, bo rozegrał łącznie, no żeby Was nie skłamać, ale tu jeszcze świetna okazja, świetna akcja Timo Wernera, także chapeau bas też dla tego zawodnika, bo robił robotę, mimo braku 4 gwiazdek sztuczek, to tak jak widzieliście w tej poprzedniej akcji, świetny dribbling, mikroruchy i też można takim zawodnikiem przeprowadzić solową akcję. Natomiast Robert Lewandowski rozegrał tydzień temu 15 spotkań lidze weekendowej, teraz pełne
30. W międzyczasie czy coś było grane? Chyba nie. No zależy, czy przeciwnicy jeszcze robili jakieś rage kill przy 0-0, już sam nie pamiętam, ale za chwilę te statystyki Roberta zweryfikujemy. Na pewno ponad jedna bramka na spotkanie, to też widać w tych relacjach, które dla Was robię, że Lewandowski strzela tych goli więcej niż jedno w trakcie jednego spotkania, ale ile tego jest, no to za chwileczkę przyjrzymy się dokładnie mojej drużynie. 6-1 w decydującym meczu i mamy bilans 27-2 ostatniego spotkania. Już po prostu nie rozgrywałem, to była czwarta nad ranem i po prostu mi się nie chciało, bo i tak by to nic nie dało, jakby powiedział Mariusz Pudzianowski. Także czas teraz zerknąć na mój składnik. Robert, ach Robert, jak to u Ciebie wygląda? 44 mecze. Łącznie 15 plus 30, kurczę, nie wiem, coś mi się tu nie zgadza, no ale załóżmy, że rozegrał półtorej ligi weekendowej, 68 goli, 26 asyst. Jeszcze nie miałem takiego zawodnika w przeciągu całej FIFA 20, który miałby aż tak dobre statystyki, jeśli chodzi o granie w linii napadu. Jeśli chodzi o pozostałych zawodników, Timo Werner, 29 meczów, 19 goli, 15 asyst i okej, on czasami ma te swoje problemy związane, powiedzmy, troszkę ze zwinnością, ale i tak gra mi się nim bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast Marco Reus, on liczbowo troszeczkę nie dojeżdża, mam wrażenie. 29 meczów, 8 goli i 10 asyst. Czyli powiem tak, jak na pozycję bocznego SPO, na której właśnie Marco Reus się prezentuje, chociaż od kiedy zrobiliśmy SBC o Coutinho, to na centralnym SPO mało, mało tych asyst, mało tych bramek i myślę, że jeśli chodzi o wymianę jakiegoś zawodnika, to Essien będzie w tym momencie pierwszy. A ja już wiem, dlaczego 44 i dlaczego tutaj 29 spotkań, no bo przecież zagraliśmy 29 meczów w tej weekendowej, nie rozegraliśmy tego 30 ostatniego od 28-2. A jeśli chodzi o Essiena, 1 gol, 4 asysty, ale naprawdę sprawia super pozytywne wrażenie. No jeszcze trzeba zobaczyć Coutinho. 20 meczów, 8 goli, 9 asyst, ale na bocznym SPO. No i on robi robotę. Dużo można nim podryblować, mając te 5 gwiazdek sztuczek. Także to jest zupełnie inna kwestia. Coutinho, jeśli chodzi o jego SBC, mogę ocenić bardzo pozytywnie. Dobra, jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.